18 maja 2018 roku wszedł do Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych nowy podmiot. Tym nowym podmiotem jest tak zwany pomocnik rolnika przy zbiorach. Pomocnikiem rolnika przy zbiorach może być osoba zarówno obywatelstwa polskiego, jak i osoba obywatelstwa niepolskiego. Pomocnik przy zbiorach, czyli nowa forma umowy cywilnoprawnej zawierana między rolnikiem, producentem rolnym, który się zajmuje sadownictwem, ogrodnictwem, chmielarstwem, tytoniarstwem, czy też zielarstwem, będzie mógł właśnie skorzystać z przywileju właśnie zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Będzie mógł takiego pracownika zgłosić do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Będzie od niego odprowadzał składkę składające się z dwóch elementów. To jest na ubezpieczenie zdrowotne i na ubezpieczenie wypadkowe. Łączna suma miesięczna to jest 182 zł, z czego ta część tak zwana zdrowotna jest niewyliczana proporcjonalnie, natomiast ta część wypadkowa jest wyliczana proporcjonalnie od okresu zatrudnienia. Jedynym dokumentem, który potrzebny jest do złożenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jest tak zwane zgłoszenie pomocnika rolnika przy zbiorach. Zgłoszenie będzie sprowadzać się do przekazania jednego dokumentu, który można pobrać na stronie internetowej KRUS. Przypominam, krus.gov.pl, bądź też uzyskać w placówkach terenowych kasy. Dokument zgłoszenia powinien zawierać podstawowe dane adresowe i personalne zgłaszanych osób, jak również rolnika. Niezbędną informacją jest również przedział czasowy, na jaki została uprzednio umowa pomiędzy rolnikiem zatrudniającym pomocnika rolnika w swoim gospodarstwie. Również mamy taki obowiązek, żeby zgłosić wszystkich rolników i wszystkie terminy, w których pomocnik rolnika świadczył swoje usługi w poprzednich gospodarstwach u poprzednich rolników. Niezbędnym jest wykonanie ksero, tak żeby rolnik mógł wylegitymować się w razie kontroli, czy to przed Strażą Graniczną, czy to przed inspekcją pracy. Straż Graniczna również ma obowiązek dokonania kontroli przedziału czasowego, na jaki pomocnik rolnika zostaje zatrudniony przez rolnika, jak również zobowiązana jest do kontroli pozwoleń na pracę. Zakres ubezpieczenia społecznego w przypadku pomocnika rolnika jest ograniczony. Sprowadza się on do ubezpieczenia zdrowotnego oraz do ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków. Na przypadek nieszczęśliwego wypadku pomocnik rolnika może ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie, natomiast na podstawie ubezpieczenia zdrowotnego może korzystać ze świadczeń publicznej służby zdrowia. Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, która weszła w życie 18 maja, ona jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla rolników, ponieważ pozwala na to, aby cudzoziemiec, który zjawił się na podstawie ruchu bezwizowego, mógł rozpocząć pracę u polskiego pracodawcy od momentu złożenia wniosku do Urzędu Pracy bez konieczności oczekiwania na decyzję administracyjną. W Płońsku, w Czerwińsku, jak i od 21 maja tego miesiąca większość naszych pracowników jest nastawiona przede wszystkim na przyjmowanie wniosków. Jest to rzecz bardzo ważna, ponieważ przyjęcie kompletnego wniosku daje możliwość legalnej pracy przez cudzoziemca i są to w tej chwili nasze priorytety. W Załuskach będziemy przyjmować wnioski od godziny 9 do godziny 12-13. Będziemy reagować tutaj adekwatnie do potrzeb plantatorów.